Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, w pierwszym odcinku z Skyblock. Ale jak zdobędę poziom, to border się powiększa, czyli mapki nowe wyspy będą możliwe do zwiedzania. Ale na początku zacznijmy od książki z ustawieniami, która była w tej skrzynce, ale już wyczytałam i oczywiście nie wybyczali, ale easy, bo trochę za bardzo nie umiem, już sobie tu w skrzynce grzebałem trochę. Dobra, lód tu. Oj. A no tak, tu nie mam Optifine, więc musiałem tekstur paki graficzne wgrywać. Bo gramy na 1.19.2. W sumie mógłbym się cofnąć o jeden w wersji, by się nic nie stało. Ale to na następny odcinek bym zrobił, bo teraz mi się za bardzo nie chcę, bo nie mam jeszcze Optifine'a na tą wersję. W pierwszym odcinku mam cel, żeby odblokować tamtą i może tamtą wyspę, bo to nie będzie proste, z góry wam mówię, bo będę musiał wbić poziom. Podstawowe toolsy 2, bo muszę oszczędzać drewno. A właśnie, jeszcze muszę zrobić młotyczkę. W sumie po co ja przerobiłem tamten pień, nie wiem, ale... O nie. Co jest? A, tu mam sadlonkę, zapomniałem. Drugo miał takie... Nie no. No i fail już po odcinku. Ale przypomniało mi się, że istnieje tu coś takiego jak zapasowa sadlonka. Co jest? Dobra, zarobiłam trochę dirta. Crafting trzeba przenieść tu. Tu będzie gdzieś o drzewo rosło. Tą skrzynkę też będę musiał przenieść. Ale najpierw jeszcze jedno nasionko niech pójdzie. Wiadra, te settingsy też. I teraz sobie chwilę pokopiemy.
bo będę musiał zrobić pieczyk. Żeby zacząć przepalać kamień. Żeby zacząć zbijać expa. Bo każdy jeden poziom wbity. Co jest? Może od drugiej strony będzie lepiej siadało. O, z tej lepiej siada. Muszę zrobić sobie tulsy nowe. Ale to tylko kilof. A w sumie czemu ja pieprzę po angielsku? Zamiast po polsku narzędzia, to mówię tulsy. Ach, fu. A trudno. Pieczyk. Patyki. Lof. Gotowe. I teraz pytanie, jak długo będę czekał na tą sadzonkę? Ty, co jest? W ogóle fajna jest ta mapka, bo już grałem sobie na innym save'ie zobaczyć jaka to mapa. I seria ze 4 odcinki by była. Bo koło 100 levela będę musiał wbić. O kurde. Jak tu zacząć wbijać? W sumie to mało ekspada, ale trudno. Albo nie wiem, czy odblokujemy sobie dwie wyspy, bo w sumie to jest trochę roboty z tym. A to jest taki zwieńczający odcinek te... To jest ostatni odcinek z serii tej... cały czas odcinki? Ten czy następny? Czekajcie. Muszę wam powiedzieć. Ten. I z góry mówię, to nie będzie w... Nagle jakaś długa przerwa będzie z powodu tych odcinków. To nawet nie, to będzie więcej odcinków na kanale. Dzięki temu według mnie będzie dla was lepiej i dla mnie, bo ja lubię jeszcze wynagrywać te odcinki. A chyba wam się je fajnie ogląda, szczerze. Dobra, jestem i oj moj, będzie cienko, bo na razie nie mam z czego dostawać expo. Dzisiaj nie wbijemy, poza odcinkiem będę musiał poławczyć i trochę drewna zbierać. A czekajcie. Już mamy drzewo. Dobra, wiem co robię teraz. Kopiemy.
wpadłem na pomysł, jak mogę ulepszyć się. Zbuduję małą platformę z kobla, gdzie kurczaki dam. A kurczaki równa się exp za rozmnażanie. Taka mała. A, zapomniałem, że buduję pół blokami. A trudno. Dobra, to dwa razy będzie trzeba zrobić, tak? Okej. Nie mam kijków. To jest pierwsza inwestycja większa na tej wyspie w rzeczy. Bo mi się bardzo przyda farma kur. A nie, chwila. To nie tak. To nie ten crafting. No i całe drewno poszło w kury. Ale mam nadzieję, że tyle starczy, żeby zrobić zagrodę. A trudno. O. No i teraz niech to zrobię więcej miejsca dla drzewa. I w sumie będziemy kończyć już ten odcinek. Bym jeszcze postarał się tylko ten jeden level wbić, ale wpadłem na pomysł, żeby lawy użyć, żeby stworzyć, ale przecież nie będę miał wtedy stołniarki. Więc to była głupota, żeby przepalić 64 bloki. A potem, żeby stracić całkowicie źródło bloków. Więc jeszcze trochę expa będę musiał wbić. Wiem. I patyki. Potem chyba będę robił węgiel drzewny. Mi tak się nie odzywam w ogóle. Aha. Zaoram sobie tyle i motyka idzie na hasiok. Aha. Zero expo. A zużyłam już rzeczy. No trudno. No to wam nie pokażę, jak działa. Także widzowie, dzięki wam za oglądanie. Dzięki, że jesteście i że oglądacie moje filmy. A teraz dzięki wam za oglądanie. Dzięki, że jesteście. No i cześć, nara.